Witam kochani w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki vlog krótki, lekki. Dzisiaj jest 12 lipca. Wiecie, pewnie wiecie, już się domyślacie, że dzisiaj są moje urodziny, 44. Powiem wam tylko, że czuję się, jakbym miał lat 18. Może nie wyglądam, ale czuję się, jakbym miał 18. Kochani, dzisiaj w związku z tym, że mam urodziny, zabieram Kubę na, jak zawsze, na jakieś słodkie rzeczy, bo się go pytałem wcześniej, czy chce jechać, bo mamy taką nową knajpę w Watford, na burgery, czy chce jechać na słodkie rzeczy. No to on, jak zawsze, że on na słodkie rzeczy, czyli pewnie gofry i naleśniki, ale to za chwilę. Kochani, powiem wam tylko, że wczoraj na nocnej zmianie zostałem całkowicie zajechany. Zacząłem pracę o 11, wyjechałem i wróciłem o 10, czyli prawie 11 godzin. I powiem wam, że nie było aż tyle domów, bo tylko było 200, ale dystans do przejechania, plus rano korki, Armageddon. Ale dzięki temu odkryłem, że w Londynie mam swoją ulicę. Nawet nie wiedziałem, że jestem szczęśliwym posiadaczem ulicy w Londynie, która się nazywa Lucas Road, bo macie na przebitce, bo stanąłem zrobić zdjęcie. Kochani, dziękuję wszystkim za życzenia, za pamięć. Cieszę się bardzo. I co? Co jeszcze miałem powiedzieć? Tak, kochani, ja jadę pod szkołę, bo jest godzina 2:20. Odbieram Kubę. Mam nadzieję, że nie zapomniał o ojcu i że mi przygotował jakąś niespodziankę. Nie oczekuję prezentów, bo Kuba jest, jaki Kuba jest, jak dostaje kieszonkowe, to kieszonkowe mu się kończy na drugi dzień. Ale może mi coś namalować, albo kartkę dać, coś takiego. Zobaczmy, czy pamiętał. Jak nie pamiętam, nic się nie dzieje. Patrzę tak, bo parkingowy już przyjechał, to będzie tutaj sypał mandaty, a ja nie mam wykupionego tiketu, bo jestem w parku. Czyli nie tyle w parku, co siedzę na drzewku koło parkingu. Zaraz wam pokażę na przybitce. No i co, kochani? I widzimy się już za chwilę pod szkołą. No i później na tych słodkościach. Jeszcze raz, kochani, chciałem przywitać nowych obserwujących. Dziękuję za komentarze, dziękuję za lajki, dziękuję za łapki. Fajnie, że jesteście, bo jak już wspominałem wcześniej, te filmy powstają dla was tak naprawdę. Czyli co, kochani, widzimy się za chwilę. Powiem wam, kochani, stoję pod szkołą. Byłem na małych zakupach, kupiłem świeczki, taki mały torcik, żeby było gdzie te świeczki wsadzić, kochani. I niestety pogoda, jak to w Anglii, zobaczcie, co się dzieje. Czyli będziemy odpalać tort chyba w samochodzie i później jedziemy prosto już na te słodkości, a powiem wam tylko, że nie mam parasolki, a leje deszcz. To jest normalne, kochani, w tym kraju, że gorąco, za chwilę pada, później znowu gorąco i później znowu pada. Więc, kochani, nie wiem, jak ja to zrobię, ale idę po niego do szkoły i widzimy się za chwilę. Połóż sobie to gdzieś... Na tym takim ramp. Na rampie? Tak, no to akurat też jest sucho. No to połóż tutaj. Tylko ja nie wiem, czy my tu odpalimy te świeczki. Spróbujemy. Co? Spróbujemy. To nie jest akurat jakoś mokro. Mokro nie, ale mi chodzi o wiatr. Nie, no wiem. No to dobra, to rozpakowywuj. Okej. To najpierw może świeczki. Rozpakuj świeczki najpierw, ja ci pomogę drugą. Okej. Czyli mamy... Wymitacie tą też. Dobra, porozkładaj to. To zrobimy tak. O! Słyszysz? No. No i wbijaj teraz te świeczki. Mamy jedne. I drugą. I... A czekaj. Jedna i druga. Pokaż, jak to wygląda. Yeah! No wygląda dobrze, nie? Yes. No i teraz odpalaj świeczkę. Na pewno mam to zrobić? Na pewno, no. Jak po prostu cyk? Zamknij to na razie. Ok. No, trzymaj tak sobie ręką, tak. Tak. No i... Dawaj. O tak. O nie, bo to już nie, to już ta jest zepsuta, następną. A, ta? No.
To będzie ciężko odpalić, bo tutaj wieje, wiesz? No. No bo jakoś tak. No to dawaj. To już jest tylko raz. No czekaj. To ty rób. No usiądę może tak, żeby to sobie nie tak nie przepsuło. Chyba zużyjemy wszystkie. Kochani, będzie ciężko to odpalić, bo jest wiatr. Ale Kuba próbuje, tylko... Chyba pójdziemy z tym do samochodu, co? Czekaj. Tak, połóż ten torcik na to pudełko. No dobra, czekaj, jeszcze raz próbuję. No to próbuj. Da się, dobra, chodź. Kochani, udało się, musieliśmy to zrobić w samochodzie, jest 44... lat. Lat. No i co, mam dmuchać? Yes. I mam sobie jakieś życzenie? Zrób pomyśleć? Sobie. Mhm. To dobra, to dmucham. Gotowy? Ok. Okay. Odliczaj. 3, 4! Nie, wszystkiego najlepszego! Dzięki. Nie. A ty dzisiaj nie masz przypadkiem urodzin? Mam. No to wszystkiego najlepszego, duża zdrówka, spełnienia marzeń z okazji urodzin. A które to? 4-4. 4-4? Co ty kurwa gówniarz jesteś? To kiedy masz urodziny? W sierpniu. Które? A, które? Nie będę mówił. Czyli kochani, Kuba o mnie nie zapomniał, pamiętał. Jedziemy właśnie do Kaspas. Zjemy coś słodkiego. Oczywiście dzisiaj pijemy, tylko nie mówcie mamie Kuby, Monstera, bo Kuba też go lubi. Widzicie, pogoda już się zmieniła, jest ciepło. Więc zaraz widzimy się w Kaspasie i pokażę wam kartkę, jaką... Ja jeszcze nie widziałem, jaką dostałem od syna. Pokaż mi może najpierw tą kartę, co mi przygotowałeś. Okej. Jestem bardzo ciekaw. Pokaż to ci. No, piękne jest, no. Ducho jest napisane tata. Musiałam tak szybko zrobić, to poszłam zakąpać i tak była 11, to tak szybko ci napisałam i narysowałem. Tak na szybciora robiłeś? Tak, ale ciągle się zrobiłem. No co? Tu jest napisane, dear tata, I hope you will have a good, you will have a great time. Happy birthday, love you. Yes. Piękne serduszka. Tak ołóweczek, to tak ci powiem, że przy moim cienkim wzroku to tak słabo widziałem. Ale bardzo fajnie, dziękuję. Mam tu sadzić? Kocham cię. Ciebie. Możesz to tu sadzić, żeby nam się nie zepsuło. I bierzemy się za... Wybieranie. Bierzemy się za wybieranie jedzenia, tak? Yes. Ja wam tylko opowiem, kochani, że Kuba mnie nie zawodzi, jak zawsze pamięta o ojcu. Zawsze mam kartkę. Nie? Yes. You okay? Yeah, that's fine, that's fine. Yeah, that's fine, thank you. Widzicie, tak działa magia kamery. Jak ktoś widzi, że filmuje w środku w lokalu, to od razu jest inaczej, inna obsługa. Czyli tak, powiem wam tak, to nie jesteśmy tutaj pierwszy raz z Kubą, bo jesteśmy ciągle, nie? No. Jakaś okazja jest. I ja zawsze jem to samo, więc zjem i dzisiaj. Zaraz wam pokażę, co ja zamówię i zaraz wam pokażę, co Kuba zamówi. Sorry za tą koszulkę, ale ten mikrofon mi tak naciąga to. Czyli ja zamawiam... O, crepes, French crepes. Z truskawkami, tutaj mają takie, kochani, cudne lody. Lody są prawie w ogóle nie słodkie, ale o to chodzi, bo te desery są tak słodkie, że ten lodzik to jest taki właśnie, jak ty to mówisz, to neutralizowane te słodyczy, no?
No. Czyli, kochani, pokazuję wam menu. Menu wygląda tak. Kaspas. I ja wybieram sobie francuskiego naleśnika, którego ja zawsze biorę. Z truskawkami, nie? Tak. Czyli coś takiego jak tutaj. Tylko, że tym razem z truskawkami. A teraz zobaczymy, co zamawia Kuba. A to Kubuś, co będzie zamawiał? Ja będę bueno waffle. To. To? Yes. Czyli bueno waffle z lodami, nie? Mhm, 100% z lodami. Do picia coś? Wodę, nie? Żeby przepukać ten. Tak, wodę. 100%. No to idź zamawiaj. Okej. Okay. A ja idę płacić. Okej. Okay. I have the bueno waffle, please. With ice cream, eh? Yes, and with like the soft vanilla ice cream. And for him, the strawberry crepe. The strawberry and like chocolate crepe. Strawberry butter. Strawberry. And bottle of water, eh? Głodny jesteś? Yes. Tak? Zjem sobie. Ty zawsze na słodkie to jesteś głodny, nie? Yes, Mike. The słodkie, the słodkie. Więc, kochani, powiem wam tak. Jest mi bardzo słodko, ale o to chodzi. O to lodo, o którym wam mówiłem, to jest to. To są prawie w ogóle nie słodkie, ale właśnie o to w tym chodzi, żeby one przebiły, zabiły tą słodkość taką. Nie było w gębie. Kochani, czyli już po deserach. Kuba poszedł umyć ręce. Ja tu musiałem przepić wszystko wodą, bo normalnie armagedon. No i co? Kończymy ten vlog i widzimy się za rok na przyszłych urodzinach. Kochani, miło było. Widzimy się w następnym vlogu.